To był jeden z największych skandali ujawnionych w ostatnich miesiącach przez media. W Legnicy ludzie umierają, bo nie ma miejsca na OIOM, by ratować ciężko chorych. A nie ma nie tylko dlatego, że jest ich mało. Jedno z łóżek od wielu miesięcy zajmuje wieloletni lokalny polityk PiS, a prywatnie mąż drugiej osoby w państwie, czyli marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Mąż Elżbiety Witek ponad 2 lata zajmował łóżko na OIOM, wbrew przepisom, a Witek narzeka, że nie stać jej na opiekę dla męża. Serio? Narodowe czytanie. #narodowe czytanie. Poczytaj z nami.